nadania imię naszego bohatera. Pierwsza uchwała z 28 grudnia 2015 roku nadała tunelowi łączącemu ulicę Pilińskiego z ulicą Składową nazwę rotmistrza Pileckiego. Kolejna uchwała 31 maja 2016 roku nadała nazwę ulicy Pileckiego. Pokazał, że decyzję cara, który wywłaszczył dużą, szeroki pas gruntów na budowę kolei, w tej chwili nam procentuje, bo dzięki postępowi technicznemu kolei niepotrzebne są tereny do zawrotów, tak zwany karier. Niepotrzebne okazały się hale wachlarzowe, bo nie ma już parowozowni, gdzie się parowozy naprawia. A dzięki dobrej współpracy z koleją udało się te tereny pozyskać na budowę naszej infrastruktury. I to jest bardzo ważne, bo my właściwie to prawie że za darmo te tereny pozyskaliśmy. Szanowni Państwo, sam pomysł budowy tunelu powstał po tym, jak ja mogę powiedzieć, z inicjatywy posła Tchórzewskiego ruszyła przebudowa kolei z Warszawy do Terespola. Potem ruszyła przebudowa stacji Siedlce. Ale zanim ruszyła, to trochę się działo. Taki zespół siedlecki śpiewał właśnie piosenkę, którą tutaj pan Waldi nam słowa jej pokazuje. Miasto Siedlce to stolica, każdy Polak się zachwyca. Miasto Siedlce takie jest. Otóż to wynika, ta moja wypowiedź, z tego, że Polska jako kraj, każdy kraj potrzebuje patriotów, które zechcą zajmować się problemami całego kraju, ale każdy ośrodek, każde miasto czy gmina potrzebuje lokalnych patriotów, takich, którzy zechcą pamiętać w każdej chwili o tym, żeby temu swojemu ośrodkowi także, jeśli mają takie możliwości, gdzie by nie był, gdzie by nie pracował, jakie by funkcje nie spełniał, to żeby jednak coś zrobić w takim kierunku, żeby ten ośrodek mógł się rozwijać. I tamte słowa, wtedy jeszcze nie żona, dzisiaj moja żona, która była ze mną razem na tej dyskotece, często mi przypominała. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, dlatego że pewne rzeczy, którymi jako ludzie nasiąkamy, które nas uczą tej współpracy grupowej, regionalnej, lokalnej, powodują budowę patriotyzmu ogólnokrajowego. I dlatego też pewne decyzje, które podejmujemy, muszą być tak budowane też, żeby służyły przyszłości. Na skalę kraju. I oczywiście to wcale nie były łatwe pieniądze. Bo z jednej strony każdy projekt musieliśmy konsultować z Komisją Europejską. Ale z drugiej strony chcieliśmy stworzyć takie warunki, aby miasta subregionalne mogły konkurować tylko między sobą. Żebyśmy stworzyli projekty, które odpowiadają nie na jedną potrzebę, ale na wiele potrzeb. Chcieliśmy, żeby one były ze sobą skorelowane i szerokie. I szanowni Państwo, dzisiaj tutaj mogę powiedzieć, że nam się udało. Bo oczywiście były tarcia. Panie Prezydencie, dziękuję i wszystkim partnerom za to, że rozsądek nawet w tych trudnych sytuacjach zwyciężył. Bo przecież chodziło o to, żeby ten projekt był subregionalny, a nie projekt, który jest tylko projektem miasta Siedlce. Ale on odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców. Mieszkańców miasta Siedlce i mieszkańców okolic Siedlec. Więc ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tą zgodę i za
to merytoryczne podejście do tego projektu. Szanowni Państwo, prawie 40 milionów złotych pozyskanych właśnie na ten projekt pokazuje, że tutaj wszyscy ciężko pracowali. Zarówno ci, którzy przygotowali projekty, bo nie da się dofinansować ze środków unijnych kiepskiego projektu, ale również radni, którzy zgodnie podnieśli rękę, aby znaleźć wkład własny, bo nie ma środków unijnych bez wkładu własnego. Więc ja również ze swojej strony dziękuję wszystkim radnym za to, że mogliśmy razem tą inwestycję zrealizować. Szanowni Państwo, ale przede wszystkim gratuluję nam, mieszkańcom Siedlec, bo dzięki tej inwestycji to właśnie my skorzystamy. I oczywiście zawsze są trudności przy realizacji. I słyszałam te dyskusje na temat korków i tego, że ta inwestycja toczy się bardzo szybko. Ale tak jak w domu, jak jest remont, to czasami musi być gorzej, żeby później było lepiej. A dzisiaj już mamy tylko lepiej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Oczekiwano przez Siedlce inwestycję tak potrzebną w regionie. Inwestycję, która powoduje, że mieszkańcy Siedlec będą w sposób bardziej przyjazny i przyjemny mogli poruszać się po Siedlcach, mogli dojeżdżać do pracy. My jesteśmy dumni z tej inwestycji. To 40-milionowe wsparcie projektu świadczy o jednym, że tutaj to było możliwe dzięki współpracy z innymi samorządami w ramach regionu. To było możliwe dzięki pracy i pana prezydenta, i jego służb, ale było też możliwe dzięki pracy wszystkich, którzy przygotowali dobry projekt, którzy nad tym projektem pracowali zarówno ze strony Urzędu Miasta, jak i ze strony naszych pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Bardzo cieszymy się, że ten projekt trafił tutaj, do subregionu siedleckiego. Siedlce są piękne, rzeczywiście są piękne. Siedlce się rozwijają. Siedlce potrzebowały tej inwestycji. Siedlce kochamy, mimo że ja nie jestem mieszkanką Siedlec, ale z tym regionem jestem też związana od wielu, wielu lat i w momencie, kiedy słyszymy podziękowania ze strony mieszkańców, to tym bardziej jesteśmy przekonani, że ta inwestycja była potrzebna. Panie prezydencie, ja wiem, że Siedlce nie powiedziały ostatniego słowa, że są pomysły na nowe inwestycje i oby na te nowe inwestycje znajdowali Państwo wsparcie nie tylko ze strony radnych miasta Siedlce, ale ze strony tych wszystkich, którzy są w stanie Siedlcom pomóc. Panie ministrze, wokół Siedlec jest cała drużyna dobrych, rzetelnych, mądrych, życzliwych ludzi. Oby takich ludzi Siedlcom nie zabrakło. Wszystkiego dobrego. Które zostało wydatkowane w Siedlcach w zakresie finansowania inwestycji transportowych sprawia po prostu, że miasto rozwija się w taki sposób, że mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Historia projektów unijnych sięga czasów przedakcesyjnych. Bardzo ważną rolę odegrała tutaj infrastruktura transportowa, bo Siedlce mają duże tradycje. Historia kolei sięga 60. lat XIX wieku i właściwie na kanwie tego możliwe było sfinansowanie projektów dotyczących linii E20, linii, która jest bardzo ważna również ze względu na interesy Unii Europejskiej, ponieważ łączy Zachód ze Wschodem, jest to taki paneuropejski korytarz transportowy łączący Berlin z Moskwą przez Warszawę. Ta inwestycja również przełożyła się w sposób bardzo pozytywny na dalsze możliwości inwestycyjne samego miasta Siedlc, ale i też subregionu. Przyciągnęła ona możliwość produkowania taboru kolejowego, później zakup tego taboru kolejowego przez Kolej Mazowiecką, co przełożyło się na komfort jazdy podróżnych na owe czasy jednych z wygodniejszych pociągów, jakie funkcjonowały w Polsce, wyposażonych w klimatyzację, bardzo dobre warunki jezdne i oczywiście wysokie parametry, jeśli chodzi o prędkość.
Oprócz tego Komisja Europejska dzięki swoim funduszom wspierała również inwestycje w sektorze drogowym i na pewno większość mieszkańców jest zadowolona z wybudowania obwodnicy Mińska Mazowieckiego, która w sposób znaczący skróciła czas przejazdu samochodami. W realizacji jest dalsza część tej inwestycji na odcinku Warszawa-Mińsk Mazowiecki, a w fazie przygotowawczej inwestycja pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Ale oczywiście Siedlce to nie tylko transport, to choć jest to bardzo ważny element, wysoko kosztochłonny i rzeczywiście realizacja tych licznych inwestycji nie byłaby możliwa prawdopodobnie w tak szybkim czasie bez zaangażowania środków unijnych.